Odcinek pierwszy. Jak blokujemy się na rozwój? Nie możesz się czegoś nauczyć, jeśli uważasz, że już to wiesz. Epiktet. Ja już o tym słyszałem. Tak, znam to. To nic odkrywczego. To tylko kilka przykładów bardzo niebezpiecznych stwierdzeń. Najczęściej wypowiada je osoba, która nieświadomie wpadła w pułapkę, blokującą ją przed dalszym rozwojem. Bo jeśli wiesz już wszystko, to niczego nowego nie możesz się nauczyć. Epiktet przestrzega przed podobną ignorancją i arogancją. Zawsze możesz dowiedzieć się więcej, lepiej poznać temat. Im bardziej się w niego zagłębisz, tym wyraźniej dostrzeżesz jego złożoność i uświadomisz sobie, że te kilka prostych odpowiedzi, które zdobyłeś na początku, nie są wystarczające. Sokrates ujął to następująco. Wiem, że nic nie wiem. Współczesna nauka nazywa tę prawidłowość efektem Krugera-Dunninga. Najczęściej efekt ten jest przedstawiany na wykresie, w którym pozioma oś oznacza poziom wiedzy, a pionowa pewność siebie. Osoby, które kompletnie nie znają się na danym temacie, odznaczają się niską pewnością siebie. Jednak wystarczy, że ta sama osoba zdobędzie kilka podstawowych informacji w tym zagadnieniu, a jej pewność siebie skoczy z zera do najwyższej możliwej wartości. Człowiek taki myśli sobie w tym momencie: o, łatwizna, teraz to już wszystko wiem. W miarę poznawania tematu bardzo szybko okazuje się jednak, że nie wszystko jest takie proste. Na tym etapie człowiek myśli: to chyba jednak bardziej skomplikowane niż mi się wydawało. Wraz ze wzrostem wiedzy spada pewność siebie. Przynajmniej do pewnego etapu. Gdy ktoś staje się prawdziwym ekspertem, stopniowo jego pewność siebie zaczyna wzrastać. Zaczyna myśleć: a, to o to w tym chodzi. Teraz zaczynam rozumieć. Nigdy jednak pewność siebie eksperta nie jest tak wysoka, jak osoby, która dopiero coś się dowiedziała w nowym zagadnieniu. Gdy więc łapiesz się na dumnym oświadczeniu: ja już to znam, albo dla mnie to łatwizna, przypomnij sobie poniższy wykres i zastanów się, w którym jego punkcie obecnie się znajdujesz. Dziękuję za wysłuchanie odcinka podcastu. Po więcej wartościowych stoickich materiałów zapraszam na stronę odlaikadostoika.pl. Mówił Andrzej Bernardyn.